Witam bardzo, nazywam się Tomasz Hanow. Jestem osobą, o której mówię o sobie, że jestem plastykiem głównie, ale wchodzę w dział sztuk mediów jak najmocniej. Zajmuję się głównie fotografią, jest to fotografia autorska, chodzi tutaj o inscenizację. Tworzę też animacje poklatkowe, obrazy. Ostatnio udało się dorobić studia, tworzę z paroma osobami taki projekt, to nazywa się Okno. Jest to miejsce, w którym się właśnie znajdujemy. Chodzi tutaj o nagrywanie też muzyki, tworzenia i rozwijaniu pasji wśród właśnie osób z Lubina. Serdecznie też zapraszam właśnie sprawdzić sobie na Facebooku Okno. Mam 27 lat, posiadam tytuł magisterski fotografia i multimedia, zrobiłem go na SP we Wrocławiu. Twórczość dla mnie polega na wyrażaniu swojego stanu emocjonalnego, siebie po prostu w tym momencie. Ja bym bardziej powiedział, czym jest życie bez twórczości, bo sobie tego nie wyobrażam. I twórczość jest właśnie ujściem z tego wszystkiego, co we mnie akurat siedzi głęboko, bo ja jestem osobą taką, jakby to powiedzieć, sympatyczną, wesołą na co dzień. Jednak mam w sobie parę demonów, które upuszczam przy tworzeniu jednak, nie? Bo myślę, że wolę zasypać ludzi smutnymi obrazami, smutnymi pracami, bo przeważnie są to monochromy. Nie są to jakieś wesołe, kolorowe rzeczy, nie zależy mi na tym. Więc wolę zasypać ludzi obrazami niż taką codziennością, tak? Tym jest dla mnie twórczość, no, wyrażanie siebie i wywalanie z siebie tych wszystkich, no, rzeczy, które siedzą w człowieku. Mam takiego mistrza i to jest taki tandetny mistrz, bo no niestety, w sensie tandetny, bo cała Polska go pokochała w ciągu ostatnich 5 lat. Zwłaszcza jeszcze jak wyszedł film Ostatnia Rodzina, mówię tutaj o panu Beksińskim. To jest jeden z mistrzów. Bardzo mnie boli, że ludzie go kojarzą głównie z obrazów, a jest prekursorem w naszym kraju grafiki w ogóle komputerowej, fotomontaży, fotografii. Polecam też sprawdzić tą jego stronę twórczości. Grzegorz Przyborek, świetny fotograf, właśnie on wykłada w Łodzi. Moje poszukiwanie polega na szukaniu rzeczy, które będą mocniej działać. Bardziej poszukiwanie przedmiotów na pozór, po prostu, które stoją z boku i nadać im nową formę, nową treść, tak? Ja bardzo dużo szukam struktury, bardzo dużo szukam światła. Poradziłbym młodym ludziom zaparcie, szukania zaparcia w sobie, bo jednak jeżeli chodzi o tworzenie sztuki i życie z tego, to nie jest łatwy kawał chleba. Jest to ciężka droga, długa i na pewno trzeba się uzbroić w cierpliwość i wiarę i w pracę, i głównie w pracę nad sobą. Przy czym też trzeba mieć swoje zdanie, bo jednak jeżeli ludzie, którzy wybierają się na SP, będą tam studiować od licencjatu do magisterki, to muszą mierzyć się z tym, że to studiowanie polega na 5 lat krytyki, przyjmowania krytyki od profesorów, która macie rozwijać, nie? Także trzy takie główne rady: praca, pokora i zaparcie. Zostałem zaproszony, żeby poprowadzić warsztaty z animacji poklatkowej. Uczestniczę w programie wraz z innymi artystami z powiatu lubińskiego, by móc przybliżyć dzieciom naszą twórczość, to co się dzieje i co można tworzyć. No i też dzięki temu, żeby móc ich kształtować na przyszłość. Możecie wykorzystać papier, wziąć szary papier, połączyć z niego, zrobić z niego na przykład góry. Tutaj na stole już jest parę rzeczy włożonych. Na warsztatach podjęliśmy się próby stworzenia filmu animowanego metodą poklatkową, polegającą na tworzeniu scenografii i animacji wybranego przedmiotu przez przesuwanie go i zrobienie zdjęcia. Jedna sekunda płynnego ruchu wymaga 24 klatek, więc 24 zdjęć. Dzieci na początek miały stworzyć scenariusz i storytelling. Storytelling jest to obrazkowa wersja scenariusza.
Warsztaty miały na celu pobudzenie wyobraźni dzieci oraz tworzeniu wyobraźni przestrzennej i ruchomej. Dzisiaj na warsztatach zapoznaliśmy się z animacją poklatkową, wykonaliśmy scenariusz historii, a nasza historia nazywa się Smocza Historia. Stworzyliśmy głównego bohatera, elementy, tło. Nasza historia opowiada o smoku, który znalazł mapę do skarbu i wyrusza poszukiwać tego skarbu. I w końcu go znajduje i się cieszy. Dziś robiłam filmy animowane. Moja historia to Świnia na Hawajach. Najpierw rozrysowywałam wszystkie elementy, które mają się znaleźć, a potem je wszystkie tworzyłam. Wszystkie je tworzyłam i musiałam malować na ogromnych kartkach wszystkie elementy, które miałam na swojej planie. I potem je tworzyłam z kubków, kartek i złączałam je taśmą i powstawały na przykład palmy i inne rzeczy. Dziękuję, mówiła Zuzanna Wojciechowska. Na dzisiejszych zajęciach robiliśmy animację podklatkową. Na początku zrobiliśmy projekt, jak to ma wyglądać. Sama nie wiedziałam, że trzeba w to włożyć tyle pracy i trudu.